Produkcja Studio Plac. Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, witam, a dziś będę pytał o wodę. Dzisiaj specjalne wydanie Zielonego Podcastu Warszawa, Kenia, a dokładniej Warszawa, Nairobi. Gościnią Zielonego Podcastu jest Dalia Mikulska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Witaj. Cześć. Widzimy się i słyszymy, chociaż jesteś w Nairobi. Jesteś koordynatorką działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Kenii i w Somalii. Zanim porozmawiamy o tej strasznej, druzgocącej suszy, największej od 40 lat, a może i nawet od więcej niż 4 dekad, zanim porozmawiamy o konsekwencjach kryzysu klimatycznego dla mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, chciałem zapytać, co teraz robisz, no, oprócz tego, że teraz nagrywamy podcast, ale czym się teraz zajmujesz w Kenii, bo wróciłaś do Kenii po krótkim pobycie w Polsce. Tak, zgadza się. Niedawno byłam, pod koniec ubiegłego roku byłam w Somalii, a teraz jestem w Kenii. Jestem w biurze Polskiej Akcji Humanitarnej w Nairobi, a wczoraj przyjechałam z Mtito Andei, miasta w hrabstwie Makueni, gdzie ma swoją siedzibę nasz lokalny partner. A w poprzednim tygodniu byłam cały tydzień w terenie, odwiedzając lokalizacje, w których prowadzimy działania, realizujemy nasze projekty. To są hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui, które należą do tak zwanych rejonów suchych i półsuchych. I tam zajmowałam się razem z koleżanką i z partnerem lokalnym monitorowaniem tego, co zostało zrobione w zeszłym roku oraz rozmawialiśmy też z naszymi beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami kolejnego projektu pod kątem tego, jakie są potrzeby. Rozmawialiśmy po prostu o problemach ludzi i jakby jak można im zaradzić. Spotkamy się w Zielonym Podcaście dlatego, że między innymi dlatego, że w najbliższą środę 22 marca mamy Światowy Dzień Wody. No to nie jest święto, w którym mówimy o jejku, ale świetnie, że jest woda i wszyscy idziemy na basen albo kąpać się w jeziorze, tylko po to, żeby przypominać, jak w zasadzie małe zasoby tej wody mamy dostępnej, a szczególnie w takich rejonach, w jakim ty teraz jesteś. Kenia nie kojarzy nam się z najbiedniejszym krajem Afryki, chociaż jakbyśmy spojrzeli na liczby, ja wiem, że PKB może nie jest najlepszą miarą bogactwa, no ale PKB Kenii w przeliczeniu na mieszkańca jest 4 razy wyższe niż w Somalii. Czym się zajmujecie w Kenii? Jak te projekty wyglądają, te, o których już wspomniałaś? Tak, w tym sektorze rozróżniamy pomoc humanitarną i rozwojową. I pomoc humanitarna to jest taka pomoc, której się udziela w takich nagłych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy jest wojna, jest konflikt zbrojny albo jakieś katastrofy naturalne. Natomiast pomoc rozwojowa służy temu, żeby pomagać danemu krajowi się rozwijać, iść do przodu. I jakby tradycyjnie Kenia jest postrzegana jako ten kraj, w którym udziela się pomocy rozwojowej, a nie humanitarnej. I też te nasze projekty dotychczasowe, Które prowadziliśmy. Jesteśmy w Kenii od 2018 roku i działamy przy wsparciu Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli programów polskiej pomocy. To są typowo projekty rozwojowe. Wspieramy kooperatywy rolnicze, wspieramy szkoły, pomagamy tym ludziom uprawiać rośliny i dzięki temu oni mogą sami produkować żywność dla siebie. Więc w tym sensie często te projekty różnią się od tego, co robimy w Somalii. Natomiast też ta susza, która obecnie trwa, ona również obejmuje Kenię i niestety te potrzeby również się zwiększają, więc niestety w wielu regionach również pomocy humanitarnej, która służy już tak naprawdę ratowaniu życia, również tego jest potrzeba w Kenii w niektórych miejscach. To, co jeszcze chciałam tak zwrócić uwagę na to, że te projekty, które prowadzimy w Kenii, też taką charakterystyką ich jest to, że one bardzo mocno angażują lokalną ludność, bo tak mi się wydaje, że dla wielu ludzi, którzy nie zajmują się pomocą humanitarną czy rozwojową, myślę, że może istnieć taki stereotyp, coś takiego, co nie wiem, gdzieś tam się przebija w filmach jakichś, nie wiem, amerykańskich, że tam jakaś na przykład młodzież wyjeżdża na jakieś wolontariaty, budować szkoły i tak dalej. Być może są takie projekty, ale wydaje mi się, że to nie są mądre
mądre projekty, bo tak naprawdę jeżeli możemy zaangażować lokalną ludność, to powinniśmy to robić. I na przykład w Kenii, wtedy kiedy my wspieramy te kooperatywy rolnicze, to też to nie jest tak, że my tam przyjeżdżamy i coś budujemy, tylko oni sami budują z naszym wsparciem. I myślę, że to jest super, to też jest takie podejście, które jakby daje ludziom sprawczość i jakby jest takie bardziej godne niż żeby właśnie wysyłać tą młodzież, która by miała budować, prawda? Tak, no wysyłać tę młodzież, czy też takie podejście, że na przykład my coś tutaj kupimy, jakieś towary i wyślemy tam, bo na przykład nie ufamy, że pieniądze zostaną dobrze wydane. To chyba też jest taki problem jeszcze pokutujący od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną. To takie trochę, tego typu podejście by powodowało, że wspieralibyśmy naszą gospodarkę i w dodatku robilibyśmy coś takiego nieekologicznego, wysyłając właśnie coś z Polski tam. To jest zupełnie się mija z celem tak naprawdę. No oczywiście, jeżeli czegoś nie ma w danym miejscu, jest to niemożliwe do kupienia, no to wtedy jest to uzasadnione. No ale co do zasady, należy raczej kupować tam na miejscu i wspierać tą gospodarkę. Jeżeli wspomniałaś o rolnictwie Kenii, pewnie tak nam tutaj na miejscu to towar eksportowany z Kenii, który nam się kojarzy, to jest kawa, która też zresztą potrzebuje bardzo dużo wody do uprawy i później do obróbki. Tak, zgadza się. No często też problemem jest czasami taka nierówna wymiana handlowa. Czasami jest tak, że ci rolnicy afrykańscy nie mają równego dostępu do rynku po to, żeby móc na równych warunkach sprzedawać i na tym zarabiać, więc no, to są takie rzeczy, które akurat są niezależne od organizacji humanitarnej, na które nie mamy wpływu i... rozproszyłam się, bo mi tutaj kury gdaczą. Wiem, i to jest bardzo... Jeżeli... Siedzę w ogrodzie przed naszym biurem, tak? Tak, właśnie, możecie to zobaczyć zresztą na Spotify i na YouTubie, teraz wersja wideo podcastu także, co prawda kur nie widać, ale słychać je bardzo dobrze. Uśmiechamy się, no, trzeba się uśmiechać codziennie, innej rady nie ma, sytuacja jest trudna, podziwiam to, co robisz, może na koniec podcastu jeszcze o tym porozmawiamy, jak w ogóle trafiłaś do sektora pomocowego. No ale porozmawiamy teraz o tej wielkiej suszy, bo w mediach polskich mało jest wzmianek na ten temat. W mediach zagranicznych dużo więcej. Jest też taka perspektywa głodu dzieci jest często wymieniana, ale jak ogromnym problemem jest ta ogromna susza wywołana przez to, że w takim kraju jak Somalia, czy kraje graniczące z Somalią, na przykład Kenia, gdzie zwykle mamy dwa sezony deszczowe w roku. Tych sezonów deszczowych nie było już od 2,5 roku, a zaraz od 3 lat. Jaka jest skala tego problemu, tego dramatu ludzkiego? To, co mnie tutaj uderzyło, kiedy podróżowałam w zeszłym tygodniu po Kenii, to widok wyschniętych całkowicie koryt rzek. Gdzie właśnie tam gdzie udzielamy pomocy w tych kooperatywach rolniczych, po prostu całkowicie sucha ziemia, no niesamowite i takie koryta. Te pory deszczowe i suche powinny następować naprzemiennie. Teraz jakby trwa taka kolejna pora deszczowa, kiedy już jest przewidywane jest, że te opady będą poniżej takich standardowych. Natomiast, no, żeby też nie mówić tylko negatywnych rzeczy, dzisiaj w nocy spadł deszcz i to jest tutaj w tej części świata dobra informacja. Na pewno się Kenijczycy cieszą, rolnicy. No ale to prawda, że jakby skutki tej suszy są bardzo trudne i właśnie będąc, spotykając się z tymi osobami, rolnikami, bardzo widać, że ich uprawy są mniejsze niż były i jakby ludzie naprawdę odczuwają skutki tego braku wody. Jeśli chodzi o Somalię, no to szacuje się, że ponad 8 milionów osób potrzebuje pomocy humanitarnej. To jest bardzo znaczna część populacji tego kraju. W szczególności to jest 1,5 miliona dzieci poniżej 5 roku życia.
bo jakby dzieci zawsze najbardziej cierpią w tego typu kryzysach, bo organizm dziecka jest najsłabszy i no najbardziej takie choroby, które dla nas są błahe tak naprawdę, czy na przykład biegunka po prostu potrafi być dla takiego dziecka zabójcza. Ta susza jest być może najbardziej dotkliwsza w najnowszej historii i jakby przewyższa te susze, które miały miejsce kilka lat temu, w 2016 roku czy w 2011 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle pracować w Somalii. Zdewastowała tak naprawdę sektor rolnictwa w regionie, a to jest w tych krajach, no to jest sektor, który dominuje i odpowiada za znaczną część PKB tych krajów. I to jeszcze w czasie, gdy trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, która ma takie konsekwencje, że Ukraina jako spichlerz świata dużo mniej eksportuje, więc te produkty spożywcze, produkty rolne są mniej dostępne, a jeżeli są dostępne, to są dostępne w wyższych cenach. To, co się dzieje, to, co obserwujemy, te nadzwyczajne, a już teraz niestety coraz zwyczajniejsze zdarzenia atmosferyczne, w tym przypadku brak opadów, co prowadzi do suszy, to nie jest jakaś tam anomalia, chociaż no jest anomalią, ale to jest konsekwencja kryzysu klimatycznego, z którym mamy do czynienia. No i tu się pojawia pytanie o odpowiedzialność jak zawsze, no bo za te ogromne emisje, które prowadzą do globalnego ocieplenia, no bardzo rzadko odpowiadają kraje biednego południa, w tym przypadku Afryki subsaharyjskiej, no odpowiadamy za to my, jak i cały rozwinięty Zachód, więc dziś no chyba oczywiste jest, że my musimy pomagać. Zgadza się. Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby wspierać Polską Akcję Humanitarną, czy też inne organizacje, które pomagają w tego typu miejscach. Można na przykład wejść na stronę pach.org.pl/wpłać, oczywiście bez polskich znaków. A z drugiej strony, właśnie tak jak mówisz, jeśli chodzi o tą odpowiedzialność, no zacznę od tego, że zachęcam w ogóle do refleksji nad tym, że jakby właśnie to my do tego się przyczyniamy i no i od tej refleksji zastanowić się nad tym właśnie, co możemy zrobić, żeby to zmniejszyć. Na przykład, tak będąc właśnie w terenie ostatnio, kiedy odwiedzaliśmy szkoły, to wspólnie z partnerem lokalnym w tych szkołach też prowadzone są w ramach tych naszych projektów warsztaty dotyczące świadomości na temat zmian klimatycznych. No i tak troszeczkę mnie to tak dotknęło właśnie, że tutaj Kenijczycy się o tym uczą, że my ich zachęcamy do bardziej ekologicznych upraw i bardziej ekologicznych działań, ale tak prawda jest taka, że to jednak bardziej my niż oni się przyczyniają do zanieczyszczeń, prawda? No i też jakby nie chodzi o to, żeby się może samobiczować za słomki i tak dalej. Przede wszystkim no ważne decyzje są po stronie politycznej do podjęcia, żeby zrezygnować z tego, co jest najbardziej wysokoemisyjne, tak w mojej opinii. No myślę, że to jest dla nas wszystkich oczywiste, żeby odejść od węgla, przejść na zieloną energię, odchodzić od samochodów spalinowych, w ogóle zmienić nasz sposób myślenia o życiu, o przemieszczaniu się, o tej potrzebie ciągłego jeżdżenia, życie w miastach 15-minutowych. No ale to, o czym wspomniałaś, to prawda, no, ostatnimi osobami, które powinniśmy za cokolwiek obwiniać i którym powinniśmy wmuszać jeszcze jakieś rozwiązania, gdzie na przykład no, tak się zdarza, że jednorazowy plastik w krajach, w których są cały czas problemy z higieną, on rozwiązuje dużo innych problemów, tak? No fajnie byłoby powiedzieć w krajach Azji czy w krajach Afryki, zrezygnujcie z całego jednorazowego plastiku, ale często on pozwala nie przenosić chorób. Na przykład, no. Natomiast myślę, że to, co jest ważne, jeżeli chodzi właśnie o Kenię czy inne regiony, które mierzą się z brakiem wody, to też
taka nauka adaptacji do tego i jakby radzenia sobie z tym brakiem wody. I jednym z takich rozwiązań jest na przykład hydroponika, czyli wprowadzenie upraw hydroponicznych, które wymagają mniej wody, mniej ziemi i jakby gwarantują też szybszy wzrost, szybsze uprawy. I to jest dla nas też taki następny krok, który planujemy w bardzo niedalekiej przyszłości wprowadzić w Kenii. A powiedz, to może jeszcze dorzucę tylko kilka liczb, też Helena od was z Polskiej Akcji Humanitarnej pewnie później przypilnuje, czy powiedziałem, no bo mamy Światowy Dzień Wody. Na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a problemy ma 2 miliardy ludzi. No te liczby robią ogromne wrażenie. A powiedz, na czym polega wasza praca w Kenii czy w Somalii? Wspomniałaś o uprawach. No a co z dostępem do wody pitnej? To jest po prostu budowanie studni? A może nie po prostu, no bo woda może być, ale ona może być bardzo głęboko, więc to wcale nie jest takie proste, żeby te studnie wybudować. W Kenii współpracujemy z organizacją, która się nazywa Africa Sand Dam Foundation, której właśnie takim flagowym projektem jest budowa tam piaskowych na rzekach, dzięki czemu lokalne społeczności, one tworzą te tamy piaskowe, które zbierają wodę i dzięki temu mają dostęp do tej wody znacznie bliżej siebie, ponieważ właśnie te społeczności informują nas o tym, że właśnie dopóki tego nie ma, oni idą do zbiorników wodnych bardzo daleko. To jest tradycyjnie zadanie kobiet i dziewczynek, żeby udawać się po wodę, żeby dostarczać wodę dla rodziny. I często jest tak, że dziewczynki i kobiety muszą przemierzać na przykład 4 godziny dziennie, muszą wstawać bardzo wcześnie rano po to, żeby iść po wodę. Później czekają w kolejkach do punktów poboru wody i później znowu z tymi baniakami wracają i jeszcze raz tą drogę powrotną pokonują. No i w ten sposób oczywiście tracą czas, który mogłyby przeznaczyć na przykład na naukę. To jest jeden z efektów. Drugim efektem są też niebezpieczeństwa, które wtedy po drodze występują. Więc na przykład czasami jest tak, że dziewczynki na przykład chodzą do szkoły, ale popołudniami idą po wodę, no i wracają bardzo późno i też jakby ryzykują, że może ich coś niebezpiecznego po tej drodze spotkać. Więc brak wody to jest coś dla nas niewyobrażalnego tak naprawdę, no bo dla nas dostęp do wody w kranie jest czymś zupełnie oczywistym. Przyzwyczailiśmy się, że to mamy. Myślę, że to trochę też dla mnie, trochę to jest taka cenna refleksja, że właśnie to, co my uważamy za oczywiste, to wcale tak oczywiste nie jest dla wielu ludzi na świecie. No ta susza to są problemy z dostępem do wody pitnej, ta susza to są problemy z uprawami, ta susza to są problemy z hodowlą zwierząt. A jak te problemy, jak to się multiplikuje, jeżeli przeniesiemy się jednak z bogatszej Kenii do dużo biedniejszej Somalii, Somalii targanej różnymi kryzysami wewnętrznymi, ogromną skalą uchodźstwa z tego kraju, gdzie skala ubóstwa i niedożywienia, no to jest coś niewyobrażalnego z naszej perspektywy. Zgadza się. Szacuje się, że prawie 3 miliony osób jest przemieszczonych w samej Somalii. Ludzie po prostu w momencie, kiedy w danym miejscu, w którym żyją, zwierzęta umierają, dzieci umierają, po prostu nie ma jak uprawiać roślin, a to jest dla nich podstawą ich życia, zwierzęta, rośliny. Decydują się zostawić wszystko i wyjeżdżają. Więc w Somalii ma miejsce taka ogromna wędrówka ludu. To są migracje zarówno wewnętrzne, czyli po kraju. Tak. To są wędrówki, tak jak powiedziałaś, do krajów ościennych najczęściej, no bo liczba osób, które dociera dużo dalej, to już jest niewielki ułamek.
Tak, zgadza się. To w pierwszej kolejności zawsze to jest wędrówka w ramach jednego kraju, a w drugiej dopiero na zewnątrz, a co dopiero już mówiąc o jakby dalszym wyjeździe poza kontynent. Jeżeli chodzi o Somalijczyków, o uchodźców somalijskich poza granicami Somalii, to przede wszystkim właśnie Kenia. Ogólnie szacuje się liczbę uchodźców somalijskich na ponad 660 tysięcy osób, z czego duża część osób jest w Kenii. I w Kenii jest na przykład obóz Dadaab na północy Kenii. I właśnie to jest uważane za największy obóz na świecie w ogóle. No i później jest też Etiopia, Uganda i Jemen, do którego Somalijczycy muszą przepłynąć przez morze. No to co jest też przerażającego z naszej perspektywy, gdy o tym czytamy, to to, że gdy ludzie trafiają do obozów dla uchodźców, no to pewnie myśl jest nasza taka z tyłu głowy, że są tam jakiś czas i później go opuszczają, bo gdzieś trafiają. A są już kolejne pokolenia urodzone w obozach dla uchodźców, czyli to się nie kończy, nie ma z tego wyjścia w pewien sposób. Bardzo często tak jest i to trochę można uznać za taką porażkę, być może pomocy humanitarnej, no jest to stan, którego raczej powinno się uniknąć. Natomiast też organizacje międzynarodowe obserwują też powroty Somalijczyków do Somalii. Somalijczycy w ogóle są takim dość migrującym narodem i też widać, że osoby z Somalii wracają, na przykład z Kenii. To widać nawet wśród naszych pracowników, bo też nasza misja w Somalii opiera się na Somalijczykach. To nie jest tak, że Polska Akcja Humanitarna to są tylko Polacy. I właśnie wielu naszych pracowników, którzy też muszą być wykształconymi osobami, bo pracują na zarządzających stanowiskach, to bardzo często oni po prostu mieli szansę się wykształcić w Kenii. Więc jakby... Tak jest, tak jak mówisz, że są osoby, które całe życie żyją w obozach, ale nie zawsze tak jest i czasami też te migracje pozwalają im tam na wykształcenie, na właśnie zdobycie kompetencji, powrót i później też wsparcie swojego kraju tak naprawdę. A powiedz, jak wygląda wasza taka codzienna praca w biurze, czy to w Kenii, czy w Somalii? Jaka jest też reakcja ludzi na to, co robicie? No i jak to wygląda trochę od takiej kuchni waszej pracy, codzienności? Myślę, że właśnie w dużej mierze pracujemy w biurze tak naprawdę, wbrew pewnie też jakiemuś takiemu wyobrażeniu, jak to fajnie jest sobie popodróżować i pojeździć po kraju i tak dalej, to nie zawsze tak jest. Pracujemy w biurze, na przykład przygotowujemy wnioski projektowe dla donorów, na przykład dla Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, raportujemy im i tak dalej. Dużo spotkań odbywamy, tak jakby są pewne cechy wspólne z pracą w korporacji, wbrew pozorom. Dużo tabelek. Tak, bywają. No. Pod pewnymi względami może jest to praca ciekawsza, ale też jakby to jest taka też profesjonalizacja pomocy, właśnie, że to nie jest tylko taka praca właśnie fizyczna, budowa tych studni i tak dalej, tylko właśnie wiele osób, które pracują, no to tak naprawdę zajmuje się koordynowaniem tego. I właśnie w Kenii dużo bardziej niż w Somalii mamy taką swobodę poruszania się. Więc tak jak mówiłam, no, miałam okazję w zeszłym tygodniu odwiedzić te lokalizacje, w których prowadzimy nasze działania i to jest na pewno bardzo wartościowe, porozmawiać z beneficjentami, też zobaczyć, jak te działania rzeczywiście wpływają na ich życie. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżaliśmy do danej lokalizacji, gdzie były te kooperatywy spożywcze, które wspieramy, to ci ludzie nas witali takim tańcem, śpiewem na naszą cześć, co jest bardzo miłe i myślę, że takie prawdziwe, że to też daje takie poczucie, że rzeczywiście w ich życiu te projekty prowadzą do takich pozytywnych zmian i oni sami to widzą i doceniają. To jest na pewno bardzo
bardzo miłe. W Somalii trochę rzadziej jest szansa odwiedzenia tych miejsc ze względu bezpieczeństwa po prostu. Nasza praca w Somalii, przede wszystkim pomagamy w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Tak jak mówiłam, że wielu Somalijczyków ucieka i później często właśnie osiedlają się w obozach, na przykład w samej Somalii, w okolicach Mogadiszu jest bardzo dużo tych obozów, setki tysięcy ludzi się tam osiedliło i tam właśnie zapewniamy dostęp do wody. No i właśnie, jeżeli tam jeździmy, to po to, żeby zobaczyć, czy ta infrastruktura została wybudowana i jakby sprawdzić, czy to wszystko działa odpowiednio. No tak. Wspomniałaś o profesjonalizacji pomocy. Chyba musi się ta pomoc profesjonalizować, czy w ogóle musi się rozrastać. Jeżeli spojrzymy na predykcję, no do 2050 roku miliard ludzi na świecie będzie mieszkać w miejscach nie nadających się do życia, a to z powodu zmieniającego się klimatu, katastrofy klimatycznej, czyli naszego ludzi wpływu na klimat. No to jest ogromne wyzwanie, przed którym dzisiaj stoimy. Zgadza się i myślę, że tutaj jest jakby wyzwanie nie tylko dla organizacji humanitarnych, ale też dla rządów, dla organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ. No tak, tutaj jakby jest dużo rzeczy, które też poza naszymi możliwościami działania, ale rzeczywiście myślę, że ludzkość będzie musiała dużo zrobić w tej sprawie. Dalia, a skąd ty się wzięłaś w Polskiej Akcji Humanitarnej? Jesteś bardzo młodą osobą, jesteś po 30. Bardzo, mam nadzieję, że tutaj niczego nie zdradzam na antenie podcastu. Skąd się wzięłaś w Polskiej Akcji Humanitarnej? Ja podziwiam twoją pracę, waszą pracę. Tak, no właśnie nie chcę, żeby też wyglądało tak, że to tylko ja, bo tutaj jest jakby duży zespół osób z jednej strony w biurze w Polsce, a z drugiej też zespoły na misjach zagranicznych, więc też nie jestem taką jakąś bohaterką, która sama działa, a ja wcześniej pracowałam w kilku innych organizacjach polskich czy zagranicznych. Myślę, że wzięło się to stąd, że prywatnie się bardzo interesuję Afryką, Bliskim Wschodem i tak sobie wymyśliłam już będąc, nie wiem, chyba w liceum, że chciałabym mieć coś zawodowo wspólnego z Afryką i Bliskim Wschodem i tak mi wyszło. Czyli rozumiem, że to jest taki wybór, no długo to nie jest jakiś przystanek na drodze zawodowej. Tak, raczej myślę, że to znowu tak może jest takie stereotypowe przekonanie, że jest to taki krótki wolontariat i a później się idzie do poważnej pracy, to też może to być poważna praca. Są studia o pomocy humanitarnej prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim i tak można też to zawodowo robić. Bardzo ci dziękuję, Dalia, za to spotkanie. Nie zajmuję ci więcej czasu. No ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co robicie. Jestem też bardzo zaskoczony jakością połączenia internetowego, które mamy, bo pytałem cię wcześniej, jak mailowaliśmy, czy uda nam się połączyć w wersji wideo, a tu jakość obrazu i internet świetny. W Kenii jest okej. Słyszałam, że w Sudanie Południowym są problemy z połączeniem. To nie znam się, nie wiem, z czego to wynika, ale tak. Dalia Mikulska, koordynatorka Polskiej Akcji Humanitarnej w Somalii i Kenii, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję też Helenie Krajewskiej, rzeczniczce prasowej Polskiej Akcji Humanitarnej, za to, że nas połączyła przed Światowym Dniem Wody. Światowy Dzień Wody 22 marca, czyli w najbliższą środę. Możecie zajrzeć też na Facebooka Polskiej Akcji Humanitarnej. Tam specjalne wydarzenie z profesorem Szymonem Malinowskim. Bardzo polecam. Możecie dołączyć online do niego. No i tak, to wszystko w tym specjalnym wydaniu Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Zachęcam do wsparcia Polskiej Akcji Humanitarnej i pozdrawiam z Nairobi. A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTubie i na Spotify.
To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac.